Szczęść Boże, w 21 niedzielę zwykłą w ciągu roku. Robiąc rachunek sumienia według książeczki, można dojść do wniosku, że jesteśmy idealni. Nie wierzymy w innych bogów, nie zabijamy, nie kradniemy, a jak pożądamy, to tylko rzeczy koniecznych. Ale na drodze stają przed nami ciasne drzwi. I nagle się zastanawiamy, czy Eucharystia to nie jest za mało, żeby osiągnąć zbawienie. Możemy powiedzieć za tłumem, przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, a Ty nas nauczałeś. Więc w czym problem? Zobaczmy, ilu ludzi właśnie bazuje na minimalnych wymaganiach, na niedzielnej Eucharystii i wielkanocnej spowiedzi, bo uznają, że to im wystarczy. Jednak wypełniać minimum to zbyt mało. Przecież trzeba od życia chcieć więcej, a tym samym od siebie więcej wymagać. Jak z tymi krokami. Każą Ci iść 1000 kroków, idź 2000. Inną kwestią jest to, że my możemy sobie dużo gdybać i działać, żeby sobie zasłużyć na miejsce w niebie. Jakbyśmy zapominali, że to Bóg zbawia. To, co my robimy, jest jedynie odpowiedzią na Jego miłosierdzie. Nauczanie Jezusa jest spójne i jednoznaczne. Nasze czyny de facto świadczą o tym, co jest w naszym sercu. Sama zewnętrzność czynu, to, że z niego wynika dobro dla jeszcze innych, nie wystarczy. Konieczna jest czysta intencja. To znaczy służba drugiemu człowiekowi tak, jakbyśmy służyli samemu Chrystusowi. Ideał? Tak. I trzeba nam z pomocą łaski Bożej do Niego zdążyć. W naszej głowie być może pojawia się co jakiś czas myśl, że my się Boga boimy. Ale czego konkretnie? Tego, że nas ukaże, czy bardziej tego, że przyciśnie nas do zrobienia czegoś, czego nam się wcale nie chce? Należy się jednak dobrze wczytać w Pismo Święte, a nie znajdziemy tam miejsc, w których Jezus by zmuszał do czegokolwiek. Jest wręcz przeciwnie, bo zachęca nas, żebyśmy sami zdecydowali do zmiany myślenia i podjęli działanie. Może ta nasza bojaźń to tylko przykrywka przed podjęciem pracy nad działaniem zgodnym z tym, co jest dobre w perspektywie życia wiecznego? Bóg nie zmusza ani mnie, ani Ciebie do niczego. Nieustannie, delikatnie przemawia nam do rozumu przez serce, bo kocha nas i zaprasza do służby. Pytanie o ilość zbawionych jest oznaką niepokoju. Jezus nie odpowiada na nie bezpośrednio, ale zaprasza do refleksji. Mówi, że ważna nie jest liczba, czy będzie ich wielu, czy kilku, ale znalezienie właściwej drogi, która prowadzi do bramy dającej dostęp do zbawienia. Na każdej ceremonii pogrzebowej słyszymy słowa: nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Bo przecież to Jezus jest bramą, która otwiera nam dostęp do Boga. Zaproszenie na ucztę życia zostało skierowane do każdego człowieka. Sam Pan przez Izajasza mówi: przybędę, by zebrać wszystkie narody i języki. Przyjdą i ujrzą moją chwałę. Ustanowię u nich znak. Bo każdy z nas wie, co to za znak. To oczywiście znak krzyża, który podjął Jezus, bo nikt z ludzi nie zdołałby dopełnić tej ofiary. Nasze ludzkie serce jest ciasne i często nie potrafimy otworzyć jego bram przed Bogiem i drugim człowiekiem. Dzięki Chrystusowi do tego serca może dotrzeć światło, które może otworzyć się jak kwiat i pokazać takie prawdziwe piękno własnej egzystencji. Świadomość własnej słabości nie tylko pomaga człowiekowi wyjść z grzechu, ale otwiera jego serce na biedę innych ludzi. Stajemy się bardziej pokorni, ale też i miłosierni względem drugiego człowieka. Znając własne grzechy, jesteśmy w stanie bardziej pomóc drugiemu człowiekowi. W tym napomnieniu Jezusa ważne jest słowo usiłujcie. Ono z greckiego oznacza walczyć, zmagać. Sięga swoimi początkami do greckich olimpiad, gdzie sportowcy rywalizowali między sobą, co kosztowało ich wiele wysiłku. Jeśli życie jest wysiłkiem duchowym i cielesnym, to trzeba te siły dobrze rozłożyć. Bo przecież może kiedyś przyjść na nas próba i żeby się nie okazało, że nam zabrakło sił. Kościół przestrzega nas przed pułapkami. Pierwszą z nich jest zuchwalstwo. To właśnie wyrażone zostało w słowach: jedliśmy i piliśmy z Tobą. To uznanie, że właściwie już się osiągnęło spełnienie. Zbawienie w zasadzie jest już dane w pełni, tylko człowiek przekreśla chrześcijaństwo jako drogę, bo odrzuca trud, który należy włożyć. W najbardziej prymitywnej formie uważa się za doskonałego, nie mającego jakichś większych wad i grzechów, cieszącego się powierzchownie ze swego duchowego stanu. Wynika to z fałszywego rozumienia miłosierdzia. Bo przecież Bóg przebaczy. Drugim zagrożeniem jest byle jakość, która pcha nas do myślenia, że jakoś to będzie. Mądrze pisze o tym papież Benedykt XVI w książce Głód Boga. Wkładamy wiele trudu w różne dzieła, w pracę zawodową, w sprawy techniczne, w sport,
ale zbyt często zapominamy, że samo bycie człowiekiem i właściwa postawa wobec Boga warte są wysiłku i wymagają starania. Tak więc, jeśli dotychczas myślałeś o swoim chrześcijaństwie w kategoriach zrobienia tego, co wystarczy, zachęcam Cię do wyskoczenia na pułap ponad 100%. Nie dlatego, że dostaniesz za to cokolwiek więcej. Dlatego, że Bóg już dał Ci o wiele więcej, niż sobie możesz wyobrazić. Jezus nie mówi jednak, że każdy z nas musi zająć pierwsze miejsce w zawodach życia. Nie liczy się wynik, ale zaangażowanie, zrobienie tego, co możliwe z Bożą pomocą. Do zobaczenia z Panem Bogiem.